kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z holem z Polski, ogromnym holem z Polski. Mam tutaj całą ogromną torbę zakupów, również tutaj mam jeszcze całe pudło, także dosyć sporo tym razem przywieźliśmy ze sobą do Anglii, także nie przedłużam. Jeżeli cieszycie się na haul, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Pamiętajcie również o subskrypcji mojego kanału, będzie mi jeszcze milej. Już tak niewiele nam brakuje do 1000. Łyk kawy i lecimy z haulem z Polski. Jeżeli chodzi o zakupy z Polski, to już pewnie pojawił się haul z Rossmana, haul z Pepco już był. Tutaj mam również jakieś zakupy z Pepco, ale już stwierdziłam, że pokażę Wam to wszystko w takim jednym zbiorczym haulu. Mam tutaj całe mnóstwo pierdół, będę Wam mniej więcej mówić, gdzie co kupiłam, także nie przedłużam, zaczynamy. Będziemy sobie patrzeć na te zakupy randomowo, bo ja po prostu porzucałam wszystko do torby i do pudła, żeby to jakoś przesortować i włożyć do jednego miejsca. Także lecimy. Mamy tutaj poszewki z Pepco i już Wam takie pokazywałam, takie jedne pokazywałam w haulu z Pepco beżowe, a kolejnym razem będąc w Pepco rzuciły mi się w oczy takie szmaragdowe. Ja uwielbiam ten kolor, mam właśnie nawet koc, zobaczcie, jestem przykryta identycznym kocem w tym samym kolorze, także będą fajnie. Myślę, że już na jesień, bo to są takie fluffy. I te poduszki kosztowały 10 zł za dwie sztuki, poszewki, 40×40 Pepco. Dalej w Pepco kupiłam dwie takie rękawice kuchenne, jest to produkt, którego mi brakowało, nie wiem dlaczego się nie zdecydowałam wcześniej, tutaj nawet w Anglii, a te jakoś mi się tak rzuciły w oczy w Pepco, szare, w takie jakieś kwiatuszki i one kosztowały 5 zł jedna, także też dyszka za dwie, po prostu rękawice kuchenne, nie będę się teraz wstrząsać, bo to jak mówię, mam tutaj mnóstwo innych rzeczy do pokazania. Gdzieś tam po drodze w jakim sklepie trafiły mi się złuszczające skarpetki do stóp, to są takie maseczki, maseczka, aha, to są z Be Beauty, to są z Biedronki, tak, maseczka do stóp złuszczająca, myślę, że każdy wie jak to działa, ja wzięłam dwie sztuki, następnie mam takie pudełeczko z Pepco, ono kosztowało 6 zł, z takim pięknym, z piękną grafiką, tylko nie wiem, czy ja je nie będę raczej wykorzystywać jako lunchbox, czy pudełko na jedzenie, czy coś takiego, ale wykorzystam je, mam przynajmniej taki pomysł na w mojej nowej toaletce, w mojej nowej toaletce wykorzystam je do czegoś, albo na jakieś waciki, albo na pomadki, albo na lakiery do paznokci, także to będzie raczej miało u mnie zastosowanie kosmetyczne, aniżeli jedzeniowe. Następnie gdzieś tam w Media Expert czy gdzieś w takim sklepie wzięłam taki produkt do czyszczenia naszego ekspresu z DeLonghi. Nie wiem, pewnie tutaj też mogłam coś takiego dostać, ale ostatnio też kupowałam w Polsce, więc jakoś tak mi się trafiło, więc wzięłam. Golarka do ubrań, po prostu, już nieraz chciałam kupić, chyba raz nawet kupiłam z eBaya, ale nie działała, także już stwierdziłam, dobra, biorę taką, kosztowała coś około 30 zł, coś takiego, więc groszowe sprawy, a bardzo, bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza, że teraz zbliża się jesień i zima i przyda się do swetrów. Jeżeli chodzi jeszcze o jeden produkt, nie mam tutaj akurat przy sobie, kupiłam parownicę Stefal i powiem Wam, że jest to sztos. Kupując ten produkt, potrzebowałam czegoś właśnie do czyszczenia, do prasowania mojej sukni ślubnej, ponieważ miałam tiul wymięty i jakoś tak już nie było czasu, żeby oddać to gdzieś do prasowania, do pralni. Więc stwierdziłam, że kupię taki produkt. Pani w sklepie mi powiedziała, że to się nie sprawdzi absolutnie, to jest tylko do odświeżenia, nie do prasowania, chociaż ja czytałam opinię o tym produkcie i stwierdziłam, dobra, ryzykuję. Pani mi jeszcze powiedziała, że wtedy na drugi dzień mogłabym oddać, gdy nie będę zadowolona, ale to tak super prasuje, lepiej niż żelazko, naprawdę wszystko, wiecie, taka parownica pionowa. Ja skusiłam się akurat na taką Stefal i jestem zachwycona, wlewam tam wodę destylowaną i jestem w stanie tym wyprasować wszystko, nie ma zagnieceń, nic się nie przypali, naprawdę jestem zachwycona, może Wam tutaj gdzieś napiszę model albo wkleję Wam zdjęcie, którą ja mam, kosztowała ona coś koło 400 zł, ale powiem Wam, że jest sztos. Lecimy, ptasie mleczko,
Tak, mam tutaj też trochę jedzeniowych spraw i trochę takich słodyczowych. Wiadomo, że takie ptasie mleczko, tak dopiero teraz pomyślałam, że kurde, przecież to jest Tesco w każdym polskim sklepie. No ale dobra, już mam, to mam. Następnie mam coś takiego i kupiłam to Pepco. Tak mi się wydaje. Tak, Pepco za cenę 15 zł. Taki złoty liść. Czy to jest jakiś plastik? Nie wiem. Ale tak, ja to wykorzystam na biżuterię. Będzie to stać u mnie na toaletce. Przepiękny złoty liść. Okej. Następnie w Empiku kupiłam coś takiego, totalną głupotkę. Kubki. Byłoby po kubkach. Dwa takie kubki. Mąż licznotki i żona przystojniaka. Stwierdziłam, że why not, kurczę, jesteśmy po ślubie. Kubki fajne, spodobał mi się ich kształt. Ja lubię taki kształt kubków, więc będzie idealnie na kawkę, herbatkę z mężusiem. Mężulkiem. Żartuję sobie teraz. Ale tak, mój facet nawet będzie musiał przywolić te kubki jakoś, bo oczywiście są ślubne. Nie no, żartuję, ale tak, skusiłam się na takie kubki w Empiku. Nie pamiętam, ile kosztowały, a nie ma tutaj ceny. Podpaski z Naturelli jakoś tak mi wpadły do koszyka, stwierdziłam, że biorę. Następnie mam raz, dwa, trzy opakowania tortellini z grzybami. Były chyba w Biedronce, tak? Czy w Lidlu? Nie wiem. Chyba tak, to jest Biedronka. Takie trzy opakowania tortellini, zaraz przesypię sobie je do pojemnika. Jakoś tutaj nie mogę trafić na takie małe, takie suche, wiecie, nie świeże, tylko takie jak makaron tortellini, więc po prostu kupiłam. Następnie w takim lokalnym sklepie 1000 drobiazgów, czy 2000 drobiazgów, czy ileś tam tysięcy drobiazgów. W takim sklepie z ceramiką w ogóle zachwyciłam się tym sklepem. Kupiłam różne rzeczy. Sporą część takich ceramicznych rzeczy zostawiłam w Polsce na przyszłość, ale ze sobą przetargałam tutaj dwie miseczki. Jest to jakaś firma Ambition i one kosztowały 8,90. Zobaczcie, prześliczne i mają taki cudowny kolor, o tutaj widzicie kolor kawy z mlekiem, także będą idealne na owsiankę czy na zupę. I fajnie, że są takie większe, bardzo mi się podoba ich design. Następnie mam płatki orkiszowe po prostu, siemielniane. Również z łatwością można tutaj kupić, więc nie wiem po co ja takie coś przywiozłam, no ale dobra. Kasza manna. Następnie mam trzy herbaty z Lipton. Pokrzywa z mango. Zielona herbata z Earl Grey. Zielona herbata Earl Grey. Jestem bardzo, bardzo ciekawa tej herbaty. Oraz melisa z wiśnią. I słyszałam bardzo pozytywne opinie na temat tej herbatki. Także będzie testowane, będzie pite. Następnie wzięłam kawę Inge z magnezem. Mam jeszcze, ale chyba zwykłą, a taka była w takim szklanym pojemniku, więc myślę, dobra, bierę. I kawę Jacobs Barista Edition Crema. Też jestem również ciekawa bardzo tej kawy, bo podobno jest to połączenie kawy rozpuszczalnej z mieloną arabiką. Także zobaczymy, jak będzie smakować. Ja jestem kawoszem, także jestem ciekawa. Następnie wzięłam coś takiego w takim lokalnym sklepie. Były produkty All Nutrition i stwierdziłam, że why not, wzięłam strawberry in jelly, czyli po prostu dżem truskawkowy. Jest to bez dodatku cukru, ale z erytrytolem. 80% owoców. Co tutaj mamy? Dżem z kawałkami truskawek. Jest tu skład. Halko. Tak, wzięłam takie opakowanie takiego dżemu do kilo dżemu do tostu, nie do tostów, tylko do gofrów, do naleśników, do kanapek, a zawsze spoko, bo nie ma cukru. Tutaj w Anglii powiem Wam, że jakoś ciężko jest mi kupić dżem bez dodatku cukru, albo ja jestem ślepa, albo po prostu nie ma. Jeżeli chodzi o kolejne jedzeniowe rzeczy, to jest tutaj kaszotto i risotto. Kaszotto borowikowe, pęczak w grzybowym sosie z winiary oraz
Risotto grzybowo-parmezanowe, włoski ryż carnaroli, specjalny do risotto, również z winiary. Powiem Wam, że jest to fajna opcja na szybki obiad, na kolację, na lunch do pracy. Uwielbiam. Może nie uwielbiam, ale bardzo lubię czasem właśnie taką formę posiłku. Następnie coś takiego w Empiku. Ja jestem totalnym fanem, jeżeli chodzi o Friends. Uwielbiam ten serial i mamy tutaj takie cztery podkładki. How you doing? We were on a break. You are my lobster and pivot. Także fani serialu na pewno będą wiedzieć, o co chodzi. Stwierdziłam, że takie fajne podkładki pod kubek będą super, idealnie pod kawkę. Ok, następnie mam trzy pozycje książkowe. O jednej Wam już chyba wspominałam. Jest to książka Kasi Nosowskiej. Przeczytałam dosłownie kilka stron, bo później już totalnie nie miałam czasu, a ja żem jej powiedziała. Fajne takie lekkie historie, książka bardzo fajna właśnie na takie popołudnia, wieczorki, nic ciężkiego, ale taka myślę, że fajna letnia, lekka propozycja. Także ja zaczęłam czytać, na pewno będę kontynuować, powiem Wam, że dosyć zabawna. Także już wiele razy słyszałam o tej książce Nosowskiej, ale jeszcze nie miałam okazji jej przeczytać, także teraz właśnie zaczęłam, więc zobaczymy, jak tam dalej się rozwinie. Następny tytuł to jest Magda, jest to autobiografia Magdy Gessler. Powiem Wam, że jakoś mnie bardzo zaciekawiła ta postać i książka, także z miłą chęcią przeczytam. Powiem Wam, że fajnie jest wydana, są tutaj zdjęcia z prywatnych albumów, także mam nadzieję, że będzie fajnie, lekko mi się ją czytało. Chciałabym właśnie powrócić do czytania książek i czytać dużo więcej książek, także życzycie mi miłego czytania. I ostatnia książka, księga wręcz, bo patrzcie, jaka jest gruba. Jest to książka Sekrety włoskiej kuchni. Fantastyczna podróż do oblanej słońcem Italii, kraju, w którym kuchnię podniesiono do rangi sztuki. Pięknie napisane. Ja uwielbiam Włochy, uwielbiam kuchnię włoską. Także mam nadzieję, że taka encyklopedia, biblia wręcz, będzie fajna, będzie doskonała. Tutaj tak pisze, doskonała lektura dla tych, którzy chcą się nauczyć czerpać radość z życia. Po prostu ja uwielbiam Włochów, fajnie tutaj mamy każdy region opisany. Przysmaki z każdego regionu, wino, z czego ten region słynie, lokalne potrawy, także zdjęcia, także ja też nie mogę się doczekać, aż zabiorę się za czytanie tej książki. A co tutaj są? Zdjęcia nasze. No proszę. Także potem je muszę schować do albumu. Ale się ciemno zrobiło. No nic, mam nadzieję, że jakoś skończymy ten haul. Zobaczcie, torba pusta. To jeszcze nie koniec tego haulu. Następnie kupiliśmy dwie gry, dylematy. Nie mam pojęcia, gdzie są. Takie małe dylematy, małe takie pudełeczko. Oraz gierki małżeńskie. Graliśmy już w dwójkę z moim mężem w tą grę i powiem Wam, że jest to super gra. Treść tutaj dzieje, bo mamy i kalambury, i słówko, i skojarzenia, i pytania o sobie nawzajem. I naprawdę jest to super. Jest to taka gra planszowa z pionkami, z kartami, właśnie kalambury. Również zbieramy takie kupidyny, znaczki. Fajne, bardzo fajna, kreatywna, ciekawa gra. I fajne jest jeszcze to, że wygrywa ten albo ta para, która ma najwięcej kupidynów. I później możemy wymienić na voucher. Jest to strasznie fajne. Tutaj pisze, że niniejszym deklaruje pełną gotowość doświadczenia wszelkich usług w zakresie. I są takie żetony. I mamy jeszcze takie jakby koło fortuny. I losujemy sobie nagrodę, czy tam różne pytania i tak dalej. I mamy na przykład do wygrania 180 minut bez marudzenia na każde zawołanie, jeżeli chodzi o seks, gotowanie, prasowanie i sprzątanie. Także naprawdę fajna, fajna opcja, że możemy sformalizować naszą wygranę w tej grze. Także
Nie mogę się doczekać, aż będziemy grać w tą grę z naszymi przyjaciółmi. Są tutaj fajne też rysunki, różne takie żarty sytuacyjne. Andrzeja Mleczki bardzo fajnie on tutaj rysuje, także naprawdę jestem zadowolona z tej gry. Polecam Wam, fajna gra dla par, ale i między sobą. My graliśmy, tak jak mówię, z mężem w to we dwójkę i powiem Wam, że czad. Okej, lecimy z pudełkiem. Tutaj mam prawie same przyprawy. Zobaczcie, pudło przypraw. Jakoś tak poniosła mi fantazja. Lecimy. Mamy tutaj dwa opakowania grzanek Krostini z Biedry. Słyszałam, ktoś na YouTubie bardzo je chwalił, także wpadły mi pod rękę, więc je wzięłam. Mam szczotkę z Be Beauty, z Rossmana. Nie z Be Beauty, tylko no, z tej rossmanowskiej serii. Jakoś tak stwierdziłam, że ją wezmę, dlatego że jest drewniana i ma włókno, ma włosie z dzika. Także jestem ciekawa, jak się sprawdzi. Wiecie, kosztowała kilka złotych, także nie będzie mi jej szkoda, jeżeli się nie sprawdzi. Następnie, jeżeli chodzi o włosowe sprawy, kupiłam takie wałki, takich sporych rozmiarów w Rossmanie, ale się ciemno zrobiło, chyba będzie padać deszcz. Tak, wzięłam dwa opakowania. No i tu widzę, że jest całe pudło przypraw, także nie będę Wam mówić każdej po kolei, bo to byłoby bez sensu, ale tak mniej więcej. Zobaczcie, wzięłam jeszcze Prince Polo. Jakoś tak oglądałam taki film na YouTubie Fabryki w Polsce, kanału Fabryki w Polsce i tam było, jak się robi Prince Polo. Jakoś tak potem byłam w sklepie i mówię, biorę. A jeżeli chodzi o przyprawy, to mam tutaj przeróżne jakieś słodkie chwile, takie pomysły na zwiniary, jakaś panierka do kurczaka, słodkie chwile, taki kisiel, ja bardzo lubię czasem w pracy, suche drożdże do chlebu, do chleba czy do jakichś tam wypieków drożdżowych, przyprawa do piernika już na sezon zimowy, cynamon do herbatki również, jakaś soda oczyszczona, gumy moje ulubione, bo nie ma ich w Anglii, Airways te fiolekowe, kostka rosołowa, tutaj mam jeszcze, o, tutaj z Rossmana takie torebki, Boże Święty, jak to pachnie. Nie wiem, czy Wam to już pokazywałam chyba w holu z Rossmana. Takie saszetki do kąpieli, ten Cuddle Time pachnie przecudownie miodem. Dalej wzięłam taką kawę z lawacy. Nie widziałam jej w Anglii, a kawa z lawacy jest moją ulubioną. Ja uwielbiam taką czarną wersję espresso. A tu jest jakaś taka crema gusto dolce. Także jestem ciekawa. Spróbuję z nią chęcią. Tu mam jakiś żurek z grzankami, żurek z grzybami, nie z grzankami, jakieś steki. Skrzydełka, wiecie, takie woreczki, papirusy na kurczaka, tutaj jeszcze więcej woreczków, jakiś rosół wołowy, zupa borowikowa, jeszcze jeden cynamon, jeszcze jedne drożdże. Patrzcie, ile tego wszystkiego, masakra. Nie wiem, gdzie ja to schowam. Tu mam chałwy. Wiem, że chałwy można kupić w polskim sklepie, ale jakoś mi się trafiły, więc wrzuciłam do koszyka, nie zajmują dużo miejsca. Czekoladowe i zwykłe. W Rossmanie kiedyś kupiłam, muszę to wszystko wrzucić. W Rossmanie kupiłam kiedyś dwa zapachy, znaczy kupiłam zapach do samochodu od Doroty Szlągowskiej i aromy i kupiłam ten zapach, tymianek z oliwką i pachniało przecudownie przez cały nasz urlop w samochodzie, więc wzięłam jeszcze dwa tutaj już do nas, do Anglii. Ten tymianek z oliwką pachnie rewelacyjnie. Mogłabym mieć taką świeczkę. Chyba są takie świeczki z Janki. I drugi zapach, świeże powietrze. On pachnie jak świeże pranie w lecie. Takie mam wrażenie. Ostatnie produkty to czekolady z Milki. Ja bardzo lubię. I powiem Wam, że w Anglii ciężko jest spotkać inne czekolady z Milki niż takie tradycyjne mleczne. Także kupiłam sobie raspberry krem. Krem malinowy. Oreo i jeszcze wzięłam Malagę z Wawelu. To chyba tyle. Jest tego więcej oczywiście, ale już nagrywałam dla Was osobny haul z Rossmana z kosmetykami. Pewnie już powinien być na kanale, także zapraszam Was tam. Jeżeli jesteście ciekawi, na co się skusiłam, jeżeli chodzi o pielęgnację głównie i jakieś tam kolorówkowe sprawy. Był również haul z Pepco, było tam więcej rzeczy z Pepco, także zapraszam również tam.
A ja już Wam dziękuję za oglądanie tego haulu. Widzę, że on trwa już niesamowicie długo, także ja kończę. Zabieram się za ogarnianie tego bałaganu, bo po prostu cały stół mam pełny w tych wszystkich produktach. No i tak, dziękuję Wam za oglądanie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i widzimy się już w kolejnym filmie. Buziaki, pa!